Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tadeusz Frączak, prezes spółki Sądeckie Wodociągi. Witam Pana, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu. I dobra wiadomość dla klientów spółki Sądeckie Wodociągi. Zresztą mówiliśmy o tym już kilka tygodni temu. No, na szczęście udało się nieznacznie obniżyć ceny za ścieki. Woda pozostaje na niezmienionym poziomie. W czasie, kiedy wszystko drożeje, to jest chyba powód do radości. No, wierzymy i mamy nadzieję, że to jest powód do radości dla naszych klientów. Dla nas to jest wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć w trudnych warunkach gospodarczych. No, w warunkach trudnych i krajowych, a przede wszystkim gospodarce światowej, bo mamy szalejące ceny stali. Przecież nasze zasuwy, część rur to właśnie ten materiał, z którego produkujemy, to stal. Mamy szalejące ceny energii. Tutaj też spekulacje międzynarodowe czy jakieś tam zagrywki związane z ceną energii powodują, przekładają się na ten jeden z też istotniejszych naszych kosztów, czyli właśnie cenę energii. Na szczęście złagodzoną tym, że mamy kogenerator i mamy samowystarczalną energetycznie oczyszczalnię ścieków. No, ale jednak nasze zakłady ustrzyknienia wody to jest dużo energii, którą tutaj potrzebujemy i to nas też dotyczy. W takim razie udało się to utrzymać właśnie tę cenę wody? No właśnie dzięki między innymi temu, że no obniżyć udało się między innymi, że mamy darmową energię, w cudzysłowie darmową, bo jest to wynik bardzo efektywnej ekonomicznej inwestycji w kogenerator i energię produkowaną z biogazu, czyli rozwiązanie, które tak naprawdę od kilkunastu lat jest stosowane przez Sądeckie Wodociągi. My jako nowy zarząd tylko właściwie przeprowadziliśmy zaplanowaną wcześniej inwestycję wymiany kogeneratora na kogenerator o wyższej mocy. To jedna rzecz. Dwa, no oczywiście polityka oszczędności, którą staramy się prowadzić konsekwentnie, to pozwoliło nam w sposób precyzyjny wyliczyć i złożyć propozycję, gdzie udało się utrzymać cenę wody, a nieco obniżyć o 2% ceny ścieków. I tutaj ja chcę kolejny raz rozwiać mity. To nie jest tak, że ceny wody czy ceny ścieków można sobie tak z palca ustalać. No właśnie, co składa się na tą cenę? Bo tak padały porównania w takiej publicznej debacie, że na przykład mieszkańcy Krakowa, Tarnowa płacą mniej za wodę, że woda w Nowym Sączu jest droga. Pani redaktor, woda w Nowym Sączu jest wynikiem kosztów, które mamy, które są uzasadnione, które zaakceptował nasz regulator, czyli Wody Polskie. Tak, Kraków ma niższą cenę wody, aczkolwiek Kraków w tym roku był w tej grupie firm, które około chyba 15% podniosły ceny wody i ścieków. Tarnów też podnosił tę cenę. Nam z kolei udało się utrzymać cenę wody, a nieco obniżyć o 2% ceny ścieków. I teraz co do cen taryfowych oczywiście, bo wyłączam z tego kwestię tego, ile płacą mieszkańcy w wyniku zastosowania lub nie dopłat, ewentualnie w różnej wysokości. To można się porównać do Zabrza. My mamy łączną cenę netto za metr wody i metr ścieków o 4 chyba grosze niższą niż Zabrze. A proszę wziąć pod uwagę, że Zabrze to miejsce dobrze zurbanizowane, gdzie ilość klientów na metrze bieżącym, znaczy na kilometrze, bardziej bym powiedział, bieżącym sieci, czy wody, czy kanału, jest dużo większa niż w Nowym Sączu i okolicach. Mamy nieco tylko wyższą, bo tam jest też ponad 15 zł łączna cena taryfowa za wodę i ścieki w Katowicach. Duża aglomeracja, bardzo gęsto zaludniona, bardzo atrakcyjna z punktu widzenia prowadzenia tej działalności wodkanowskiej, gdzie mówimy o dużych milionach złotych zainwestowanych w rury, tak? To też jesteśmy właściwie porównywani z Katowicami, więc każdy region, każde miasto, każda gmina to jest specyfika, to są również wielkości inwestycji. U nas jednym z elementów, który jest istotny i rzutuje na taryfy, to jest wysokość amortyzacji.
po części wykorzystywany i oczywiście nie tylko na inwestycje, ale i na spłacę naszych zobowiązań. Proszę wziąć pod uwagę, że poprzednie zarządy zrealizowały gigantyczny projekt ponad 400 milionów złotych, dzięki któremu zwodociągowano i skanalizowano Sądecczyznę. To dzisiaj dzięki temu gdzieś słyszałem takie opinie, że wędkarze się skarżą, że ryby w Dunajcu przy ujściu oczyszczonych ścieków z naszej oczyszczalni słabo rosną. Czyli niestety woda tam dla nich niestety być może jest za czysta. Ale my się z tego akurat bardzo cieszymy. To jest kwestia właśnie tejże amortyzacji. To jest kwestia takiego, a nie innego zurbanizowania. Nowy Sącz. Czy nie da się tak łatwo porównać, nie wiemy, Nowego Sącza, nie. Krakowa, Tarnowa? Kwestia topografii. Tak? My w wielu przypadkach musimy budować dodatkowe zbiorniki, przepompownie ścieków, żeby przetłoczyć ścieki, czy doprowadzić wodę i zapewnić odpowiednie ciśnienie. To jest teren topograficznie trudny. Dlatego każda taryfa jest indywidualna i tak naprawdę po to jest ten regulator Wody Polskie, aby ocenił, czy przedstawione parametry tej taryfy, wyliczone szczegółowo koszty, są poprawne czy niepoprawne. W wielu przypadkach taryfy były zwracane, szczególnie w tym roku. Zdaje się, około połowy jeszcze może wniosków jest niezałatwionych przez Wody Polskie, mimo że proces taryfikowania rozpoczął się w styczniu i powinien zamknąć się w 120 dniach. Sądeckie Wodociągi znalazły się wśród 5% firm, które utrzymały lub obniżyły taryfy, tak? Ale Panie Prezesie, przepraszam, że przerwę. Jakby od tego też odwołał się prezydent Nowego Sącza, tak? Bo ta taryfa już powinna wejść w życie w czerwcu. No tak, mamy listopad. Był łaskaw się odwołać od obniżek taryfy, bo gdyby nie było tego odwołania, to obniżone ceny za ściek i niezmieniona cena zawodu obowiązywałaby mniej więcej w trzeciej dekadzie, pod koniec czerwca 2021 roku. Odwołał się, nie podzielił zdania regulatora na poziomie regionalnym, czyli RZGW Wody Polskie w Krakowie. Analiza wniosku taryfowego, taryf oraz przedstawionego odwołania trwała około 3 miesiące w Warszawie i Krajowy Zarząd Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie uznał, iż taryfa została w pełni poprawnie przygotowana, a argumenty użyte w odwołaniu są w pełni nietrafione. Jakie to były argumenty? O, panie redaktor, 16 stron argumentacji, której powiedzmy, że pozwoli Panie Dyrektorze, że pominę to milczeniem, bo to te argumenty w żaden sposób nie były merytoryczne, nie były profesjonalne i Wody Polskie, nasz regulator już krajowy uznał, że oczywiście taryfa jest skonstruowana poprawnie, nie popełniliśmy żadnego uchybienia. 15 października decyzja została podjęta, potem jeszcze był proces publikowania, przekazania to do Regionalnego Zarządu Wód Polskich, który opublikował 4 listopada mamy nowe taryfy, mieszkańcy płacą troszkę mniej za ścieki. Co to znaczy? Bo Panie Prezesie, nowa taryfa obowiązuje przez 3 najbliższe lata. Czy to jest taka gwarancja dla mieszkańców, że w międzyczasie nic się nie wydarzy i pozostanie to na tym samym poziomie? Ja mam nadzieję, to znaczy my oczywiście będziemy do tego dążyć, aczkolwiek to jest dla nas wyzwanie. I to nie byłoby jakimś strasznym wyzwaniem czy problemem, gdybyśmy mieli stabilną gospodarkę. No w tej chwili mamy to, co się dzieje na świecie i to, co się przekłada oczywiście na gospodarkę polską. My jesteśmy organizmem mocno powiązanym z gospodarką światową. Powoduje, że no jest to wyzwanie dla spółki, dla kierowników, dla zarządu. I zarząd sobie z tego zdaje sprawę i kierownicy, którym przekazywaliśmy, że temu wyzwaniu musimy sprostać. Natomiast są też granice. Nie umiem odpowiedzieć, co się będzie działo z tematem inflacji w Polsce, nie umiem powiedzieć, jak się będą zachowywać ceny energii, czy ewentualnie koszty płac. To będziemy analizować. Można powiedzieć, że na przyszły rok mniej więcej jesteśmy zabezpieczeni i jesteśmy w stanie poczynić takie oszczędności, a przynajmniej tak zakładamy, aby utrzymać te taryfy. Natomiast nie wiem, co się będzie działo w przyszłym roku. No, zasadniczo chyba patrząc, co się teraz dzieje, tak, to nigdy nie wiem. Że tak powiem, staram się patrzeć na świat z punktu widzenia jakby finansów, patrzą na to, co się dzieje w gospodarce tu i teraz. Perspektywy są, przyszłość jest nieodgadniona. Nie mamy zdolności jasnowidzenia w związku z pierwszym. Jedyne, o czym mogę zapewnić, to mamy
przyznane taryfy i będziemy starali się te taryfy, mam nadzieję, utrzymać. Aczkolwiek, tak jak mówiłem w którymś tam wywiadzie, nie jesteśmy samotną odrębną wyspą na oceanie. No, w tym otoczeniu nie jesteśmy i to otoczenie na nas też wpływa. Mam nadzieję, że nie wpłynie tak, żebyśmy musieli występować o skrócenie wniosku taryfowego, okresu taryfowego. Panie prezesie, troszkę inny temat, bo już nieraz poruszaliśmy temat tego, że niestety polskie miasta kiedyś w przyszłości będą z jednej strony musiały się mierzyć z brakiem wody, ale z drugiej to, co obserwowaliśmy na przykład podczas tegorocznego lata wakacji, mówię o tych powodziach błyskawicznych, kiedy te w krótkim czasie spadała bardzo duża ilość wody, część mieszkańców była zalewana i to był także jeden jakby z tematów, problemów, które Państwo podejmowaliście podczas konferencji organizowanej właśnie przez spółkę Sądeckie Wodociągi. Przypomnijmy, infrastruktura krytyczna miasto, tytuł konferencji, odbyła się ona w październiku. Co udało się wypracować? Czy udało się w jakiś sposób, nie wiem, przynajmniej na najbliższe te lata wspólne działanie wypracować? Ta konferencja wpisuje się oczywiście w cykl konferencji organizowanych w naszej branży. To jest dla nas druga konferencja. Pierwsza miała miejsce w październiku 2018 roku. Kolejna miała być po dwóch latach, czyli w październiku 2020, no ale była niestety pandemia. I w ramach tego no, nie mogliśmy się odważyć na analizę. Prawnie było to niemożliwe, przeprowadzenie takiego wydarzenia. Udało nam się wstrzelić w okienko stosunkowo niskiej ilości zakażeń w Polsce na początku października. A konferencja to przede wszystkim forum wymiany poglądów, ale przede wszystkim badań, rozwiązań technologicznych. Z jednej strony badania prezentowane i to przez naszą spółkę, naszych pracowników i licznych naukowców, bo to była konferencja organizowana pod patronatem i PWSZ-u tutaj w Nowym Sączu, i Politechniki Krakowskiej, AGH z Krakowa, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Warszawskiej, więc tych uczelni, Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, tych uczelni i partnerów naukowych było dużo. I to oczywiście zasługa tej początkowej konferencji, gdzie udało się i poprzedniemu zarządowi, i pracownikom, do których którzy z nami współpracują, udało ściągnąć, zainteresować ludzi i firmy. Więc z jednej strony badania i rozwiązania naukowe, z drugiej strony na tym forum pojawiały się najnowsze rozwiązania technologiczne, bo tak naprawdę nie da się nowocześnie prowadzić firmy z branży wodkan, nie da się stosować nowych rozwiązań lepszych, jeżeli się o nich nie usłyszy. Tam było miejsce, gdzie prezentowali te rozwiązania i nasi partnerzy, i nasi sponsorzy, i firmy, które dostarczają technologię dla takich przedsiębiorstw jak nasze. No i wreszcie byli przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w ogóle z branży infrastruktury krytycznej, bo tam były polskie sieci gazowe, były przedstawiciele firm ciepłowniczych. To wszystko, co związane jest z bezpiecznym funkcjonowaniem miast w Polsce. Bo to tak, bezpieczne funkcjonowanie miast w Polsce staje się coraz większym wyzwaniem i problemem. To zresztą tak chyba wszystkich mieszkańców dotknęło nas chyba po raz pierwszy, aż w takim stopniu. Te gwałtowne, punktowe ulewy, które powodowały wylania i z kanalizacji deszczowej, i z okolicznych potoków, rzek, rzeczek. I to dotyczyło też nie tylko Nowego Sącza, bo podobne zjawiska koledzy z Krakowa nam się też przedstawiali, co się działo u nich. Więc te problemy występują i no właśnie, staraliśmy się wymieniać poglądy, staraliśmy się znaleźć jakieś fajne pomysły na to, jak sobie radzić, jak się wpisać z jednej strony w postępujące rozwiązania, w ciągle idącą do przodu technologię, informatyzację, z drugiej strony jak sobie próbować radzić z sytuacjami nietypowymi, po to, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. No, dla nas te powodzie, te ulewy punktowe, te gwałtowne wezbrania były też dużym problemem. Nasza oczyszczalnia ścieków była zalewana gwałtowną, gigantyczną ilością wód. Dlatego też dążymy do tego, aby rozdzielać właśnie kanalizację na stricte sanitarną i kanalizację deszczową, która jest w gestii tylko i wyłącznie miasta.
Prowadzimy też trudną akcję informowania mieszkańców i wzywania ich do tego, aby wypinali się, bo zdarzają się takie liczne przypadki, że mieszkańcy mają podpięte domostwa swoje do wody opadowej z tych domostw, do naszej kanalizacji sanitarnej, co jest niezgodne absolutnie, niedopuszczalne prawem, więc wzywamy ich, prosimy do tego, żeby się z tego wypinali. Albo mają tę wodę retencjonować sobie na swoich posesjach, albo odprowadzać ją do kanalizacji deszczowej, jeżeli w danych miejscach, w danych ulicach istnieje. I to jest właśnie jakby sposób na to, że z jednej strony dbamy o koszty, bo proszę mieć świadomość tego, że iż te gigantyczne ilości wody, które spływały do nas, okej, z jednej strony rozcieńczają ścieki, ten ładunek ścieków jest mniejszy, ale ilości są olbrzymie. Jak mówię, dotyczy to wszystkich praktycznie przedsiębiorstw w Polsce, gdzie takie zjawiska się zdarzają. Klimat się nam pogarsza. Do tych zjawisk trzeba się będzie przygotować i z nimi brać za bary. To jest jakby ta jedna strona. Z drugiej strony to jest unowocześnianie sposobu funkcjonowania. No my na przykład możemy się pochwalić do końca tego roku, już na pewno będziemy mieli około 95% naszych wodomierzy odczytywanych stacjonarnie przez system anten, które montujemy sobie, odbiorników antenowych, które montujemy sobie na terenie Nowego Sącza i gminy. Robimy to w ramach w tej chwili, czy zaczynaliśmy sami za własne środki. W tej chwili realizujemy to we współpracy z Politechniką Krakowską. W związku z tym te odczyty będą błyskawiczne. To z jednej strony pozwala nam realizować to bezkosztowo, bo tylko około 5% wodomierzy, w których wszystkie są wyposażone w nakładki radiowe, nie będzie mogło być czytanych, bo nie opłaca się montować anteny dla kilkunastu punktów w danym miejscu, gdzie jest trudny odbiór. Z drugiej strony to jest powiązane z systemem likwidacji strat wody, bo w ramach Politechniki Krakowskiej budujemy system predykcji, który ma nam pomóc szybko wykrywać awarie i kradzieże wody. To też proszę mieć świadomość, nasza rozbudowana sieć ponad 1800 km wody i kanału powoduje dla nas ryzyka tego, że albo się tę wodę podpina pod nią nielegalnie, albo korzysta czasem z hydrantów, albo wlewa się gdzieś ścieki. Mieliśmy taki przypadek na wiosnę, nie tak daleko od spółki, nielegalny zrzut ścieków do studzienki kanalizacyjnej przez firmę o charakterze ogólnie mówiąc garbarskim. Tak? Bardzo niekorzystne ścieki dla bezpieczeństwa naszej oczyszczalni. Złapaliśmy to, sprawa prokuratura, policja, WIOŚ. No ale takie rzeczy się zdarzają, więc my budujemy ten system automatyzacji. Z trzeciej strony wreszcie to jest coś, do czego bardzo zachęcamy naszych klientów. Tych, którzy mają elektroniczną fakturę czy elektroniczne biuro obsługi klienta, taką usługę przekazywania faktur i obsługi elektronicznej, aby, no po pierwsze zachęcamy do tego, bo jak ja zaczynałem pracę, a dużo właśnie klientów korzysta już z tego biura, było elektronicznego w 19 roku około 1800 klientów, w tej chwili mamy już 3,5 tysiąca, więc to nam sukcesywnie rośnie. I to jest, dzięki temu jest możliwość bardzo istotna dla klientów. Wysłania mu alarmu o nietypowym zużyciu wody. Coś się dzieje. Tak, dla nas wodomierz jest miejscem, na bazie którego my fakturujemy wodę. Jeżeli przez wodomierz przepłynie woda, płynąc dalej już instalacją klienta, która jest nieszczelna, to może być różna nieszczelność. Nieszczelność, niedokładność gdzieś na spłuczce. O której klient nie wie. Niedokładność na kranie. Albo wyciek, awaria rury. To jest najgorsze. Zdarzają się duże wycieki wody, które my zgodnie z przepisami podatkowymi musimy zafakturować. Jest to gigantyczny problem czasami dla klienta, który musi zapłacić kilkaset czy kilka tysięcy nawet złotych więcej. A my nie mamy już na to wpływu. Stąd bardzo zachęcamy klientów. Proszę korzystać z usługi e-boka, proszę wyrazić zgodę na wysłanie SMS-a o tak zwanym alarmie, o nietypowym zużyciu wody na swój telefon komórkowy. Wtedy możemy poinformować, coś się dzieje nietypowego. Masz zużycie wody na przykład w godzinach nocnych czy bardzo wczesno porannych. To jest na tyle nietypowe, że zwróć uwagę, co się dzieje z twoją instalacją. My staramy się bardzo klientów ostrzegać po to, abyśmy unikali wzajemnych problemów, czasem dramatów. Ktoś przychodzi, musi zapłacić spore kwoty.
które musimy zafakturować. Nie liczymy wtedy za ścieki, bo te ścieki faktycznie nie wpłynęły do nas, do kanalizacji, natomiast za wodę niestety musimy policzyć. Czyli zachęcamy także wszystkich klientów, aby jednak skorzystali z tego narzędzia XXI wieku. Dużo rzeczy przez internet załatwiamy, także to jest jeszcze jedna, która na pewno przyniesie sporo korzyści. Panie prezesie, na zakończenie, ponieważ mamy tutaj kalendarze na przyszły rok, to są kalendarze, które spółka wydaje od kilku już lat. No, przepiękne rysunki, to są rysunki konkursowe nadesłane przez dzieciaki. Pokażę go do kamery. Od 7 lat jest organizowany konkurs plastyczny, do którego zapraszamy i oczywiście w kolejnym roku też będziemy zapraszać wszystkie szkoły, przedszkola z regionu. 5,5 tysiąca prac przez te 7 lat. W ostatnim roku, roku pandemicznym, proszę pamiętać, to było tylko 700 albo aż 730 prac, z których jury pod przewodnictwem pana Wacława Jagielskiego wybrało 12 najlepszych. I te 12 znalazły się w tym kalendarzu. Kalendarzu, który staramy się rozdystrybuować, przekazać. To jest taki nasz sposób na edukację ekologiczną. Pokazywanie, bo to w tym uczestniczą w różnych kategoriach wiekowych, od przedszkola do szkół, do ósmych klasków podstawowych, gdzie staramy się przekazać, zachęcić w ogóle, zainteresować tematem oszczędzania wody, rozsądnego gospodarowania, oraz uświadamiać ludziom, że tak naprawdę ta czysta woda, którą my dostarczamy do kranów, jest dobrem, które z jednej strony powinno być dostępne dla każdego, a z drugiej strony jest dobrem, o które należy dbać, bardzo należy dbać, bo może go nam w przyszłości zabraknąć. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj prezes spółki sądeckie Wodociągi Tadeusz Frączek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.